Więc tak. Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik noża. Taka moja propozycja. Nóż 18 mm z ostrzem łamanym. Dużo osób mnie się pyta na temat, jaki nóż wybrać, jaki jest najlepszy, jaki jest uniwersalny, taki, żeby był do wszystkiego i tak dalej. Oczywiście nie ma takich noży tak zwanych uniwersalnych. Zawsze jest coś, czego brakuje w tym nożu, lecz ja z doświadczenia czasu znalazłem taki model, który mogę naprawdę polecić, a przerobiłem ich naprawdę wiele, od Stanleya, Time, Olfy i wiele innych modeli, i w każdym czegoś brakowało, a najbardziej brakowało mi takiego najważniejszego elementu, jak magazynek na dodatkowe ostrza. Jeżeli nóż był naprawdę fajny, wygodny, to brakowało właśnie tego magazynka. Jeżeli był magazynek, to brakowało czegoś innego i tak dalej, i to wszystko było w kółko, w koło Macieju. Dziś pokażę Wam moją propozycję, którą użytkuję już niecałe 3 miesiące. Ale powiem Wam, że już z czystym sumieniem mogę ten model polecić, ponieważ jest tak uniwersalny i ma wszystko to, czego mi do tej pory brakowało w innych modelach. Dzisiejszy model Hulta Force, zobaczcie, prezentuje się tak. Jest to szwedzka marka, szwedzki model. Słynie z bardzo dobrej jakości, jeżeli chodzi o wszystkie narzędzia Hulta Force'a, jeżeli ktoś kojarzy. I to jest model tak zwany uniwersalny, ponieważ mamy tutaj opcję użytkowania dla leworęcznego i praworęcznego. Tak, dobrze słyszycie. Do tej pory wszystkie noże, które ja używałem, przynajmniej ja kojarzę, były zazwyczaj przystosowane dla osób praworęcznych. Tutaj mamy nożyk, gdzie mamy oznaczenie prawo, lewo, co to oznacza, że możemy w dowolnym momencie przerzucić ostrze. Zobaczcie, w tym momencie mam ostrze przerzucone dla osoby praworęcznej, leworęcznej, ale chwila, moment, i już, zobaczcie, przerzucam ostrze, pyk, i już mam nóż przystosowany dla osoby praworęcznej. Co to oznacza? Uniwersalność, wygodę wyboru. Kolejny temat ciekawy, jaki tam ma nóż, to ma bardzo dużo gumy. Co to oznacza, że mam pełny, fajny chwyt, nawet w mokrych warunkach i w różnych warunkach, czy to rękawice, nie rękawice. To jest naprawdę bardzo duży plus. Kolejnym elementem to mamy taki alo otwieracz, czyli możemy rozrywać kartony, farby, otwierać puszki i tak dalej. To jest też naprawdę świetnie się sprawdza w różnych sytuacjach. Nieraz trzeba coś podważyć, na przykład kołka wyciągnąć, to tym wyciągniemy. Ale co najważniejsze, w moim przypadku, jeżeli chodzi o pracę na wysokościach, ma dodatkowy magazynek na ostrza, co w niektórych nożach, bardzo dobrych nożach, tego właśnie brakowało, a u mnie niestety, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć stalki na zapas i trzeba było schodzić z wysokości na dół, żeby specjalnie pójść po nią, więc tutaj naprawdę Hulta Force pomyślało, mam tutaj chowany zapas na 3 ostrza, to jest naprawdę spoko, on fajnie siedzi, jego nie widać, nie czujemy go podczas pracy, więc to jest naprawdę duży plus. Kolejnym fajnym plusem to mamy bardzo solidne wykonanie. Mamy tutaj gruby metal, grubo stal, bardzo grubo bym powiedział. Tutaj się nic nie gnie, nic się nie przegina i tak dalej. Mamy niezbyt duży luz. Wiadomo, że jak go rozwiniemy do końca, no to pod wpływem giętkiego ostrza ten luz będzie większy. Ale gdy użytkujemy go normalnie na przykład, no to tutaj luz jest bardzo znikomy. Co to oznacza? Mamy fajnie dopasowaną precyzję, mimo że tutaj mamy układ otwierania standardowy, czyli przeskakuje ząbek przez ząbek i się blokuje. Jest opcja również z kółkiem, jeżeli ktoś będzie chciał dla lepszej precyzji. To też jest bardzo duży plus, że mamy dwa rodzaje wyboru. Więc jak na Hulta Force'a, to jest naprawdę bardzo dobry traf. Jeżeli chodzi o wymianę, wystarczy tylko cofnąć nasz uchwycik wyjmujący ostrze. Wymieniamy, zakładamy, pyk, wciskamy delikatnie, dociskamy i już. Nóż jest gotowy do pracy. Tu
chwilę wszystko bardzo płynnie chodzi. Nawet gdy zawalimy go piachem, wystarczy troszeczkę go wtedy otrzepać po prostu o coś i on będzie chodził jak nowy. Więc to jest naprawdę również świetne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o koszt tego noża, jest naprawdę niewielki, bo on kosztuje około 40 zł, jak dobrze pamiętam. Tutaj zobaczycie cenę, jak na ile kosztuje najtaniej na Allegro. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to zapraszam oczywiście na Pro Materials. Ja go właśnie osobiście na Pro Materials zakupiłem, więc jeżeli chcecie dobrą cenę, rabacik na hasło Fachmeister na promaterials.pl. Oczywiście możecie kupić wszystki asortyment, jaki jest na tym sklepie, również dostaniecie rabacik na hasło Fachmeister. Wszystkie namiary oczywiście w opisie filmu. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację. Ja do tego noża mam kaburę niededykowaną. Kiedyś taką kaburę zamówiłem, kupiłem sobie gdzieś na sklepie internetowym. Założyłem Click System, dzięki temu ten nóż zawsze jest przy mnie w różnych warunkach. Mam go zawsze przy spodniach na jakimś tam Cliptechu albo na Clicku i nie ma problemu, zawsze gdzieś siedzi, pyk, pod ręką, fajnie wyciągamy, wkładamy, nie ma z tym problemu, więc jeżeli ktoś szuka takiego fajnego, uniwersalnego rozwiązania, to myślę, że taką kaburę gdzieś tam w necie sobie znajdzie, jak nie jakąś tam chińską podróbę, tak jak to jakoś dedykowaną, na przykład Stanley Fatmax ma dedykowane kabury do noży 18 mm, więc też można będzie sobie taką kaburkę zamówić i po prostu zrobić taki uniwersalny zestawik, który będzie zawsze pod ręką. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem ten nóż fajna propozycja, czy też nie. Ja mogę wam jeszcze go zważyć, ile waży z zapasem i tak dalej, żebyście wiedzieli. 97 gram. 97 gram waży z trzema nożykami plus jeden włożony, czyli trzy w zapasie, czwarty włożony. To jest naprawdę nieduża waga, jeżeli chodzi o typowo nóż takiej jakości, więc naprawdę spoko. Jeżeli oczywiście używacie innych noży, które myślicie, że moim zdaniem też, waszym zdaniem też będą warte uwagi i też spełnią te normy, które ja właśnie oczekuję od noży, moim zdaniem to będzie jeden z najlepszych noży, jakie w ogóle miałem i jakie ogólnie posiadam na dzień dzisiejszy, a posiadam ich naprawdę wiele, bo kto kojarzy i obserwuje, to wie, że przerobiłem ich naprawdę, ale to naprawdę dużo. Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.